Hanna Lis i Kinga Rusin przed laty uchodziły w showbiznesie za wielkie przyjaciółki. Potem doszło jednak do zaskakującego zwrotu akcji, który stał się towarzyską sensacją dekady. Świadkowa ze ślubu Kingi postanowiła po latach związać się z jej mężem. Dziś obie panie są już byłymi żonami Tomka Lisa, ale rozmów na swój temat wciąż unikają jak ognia. Nic więc dziwnego, że słowa Hanny swego czasu wywołały aż takie poruszenie. Wyjawiła bowiem coś szokującego o niej i Kindze. Trzeba przyznać, że w polskim showbiznesie często pojawiają się historie, które śmiało mogłyby posłużyć jako scenariusz do brazylijskich telenowel. Tak było chociażby w przypadku osobliwego trójkąta Kinga Rusin, Tomasz Lis i Hanna Smuktunowicz. Kinga i Tomasz wzięli ślub w 1994 roku. Świadkową Rusin była wówczas Hanna. Po latach zdjęcia z tego wydarzenia wzbudzają uśmiech, bo wówczas chyba żadne z nich nie przypuszczało, jak skończy się zawierane wtedy małżeństwo lisów. Po latach Kinga i Tomasz się rozstali. Okazało się szybko, że lis związał się z Hanną Smoktunowicz, świadkową ze swojego ślubu. Para wzięła ślub i przez jakiś czas uchodzili za zgrane małżeństwo. Hanna latami była jednak oskarżana o rozbicie małżeństwa swojej najbliższej przyjaciółki. Dziennikarka nigdy tego nie komentowała. Raz jednak zrobiła wyjątek. Hanna Lis i Kinga Rusin nie były przyjaciółkami? Hanna Lisowa wybuchła pod zamieszczonym przez siebie zdjęciem, na którym pozuje z papieżem. Złośliwi internauci oczywiście tylko na to czekali, bo nie ma nic gorszego niż ostentacyjne chwalenie się swoją głęboką religijnością, która jakoś nie przekłada się na życie prywatne, mało zgodne z naukami kościoła. Jedna z fanek zgryźliwie skomentowała wówczas to zdjęcie. Pani Haniu jest coś czego pani nie zazdroszczę, a mianowicie męża najlepszej przyjaciółki. Ale tego spotkania z tak cudownym i kochanym człowiekiem to zazdroszczę najbardziej, napisała internautka. Hanna Lis odpowiada na komentarz w sprawie Kingi Rusin. I wtedy niespodziewania Hanna postanowiła odpowiedzieć, wyjawiając zaskakującą prawdę o niej i Rusin. Żadna przyjaciółka, a tym bardziej najlepsza, wypaliła wściekła lisowa. Cóż, słowa te zabrzmiały naprawdę szokująco i dość dziwnie. Wydawać by się mogło, że panny młode na świadkowe wybierają właśnie przyjaciółki i osoby, które darzą największym zaufaniem. Dlaczego Kinga miałaby wziąć na świadkową przypadkową Hankę, dla której była żadną przyjaciółką? Dziękuję, że jesteś z nami do usłyszenia.